cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo. Bardzo. Oczywiście Aneta i moja szefowa Hanna jest dzisiaj ze mną. Jesteśmy w kuchni, także no, jak się domyślacie, coś ugotujemy, a dzisiaj przygotowałyśmy dla Was, co przygotowałyśmy dzisiaj? Leczo. Dzisiaj mamy szybkie danie, bo właśnie takie lubicie. Danie, które można spokojnie przygotować na kilka porcji. Ja dzisiaj będę przygotowywała dwie porcje, bo też jestem osobą, która preferuje właśnie danie, które na drugi dzień również można zjeść. Nie trzeba ponownie gotować, także dzisiaj robimy leczo. Leczo. Troszkę z premedytacją wybrałam to danie, ponieważ w tym daniu jest dużo warzyw. Jak widzicie, ograniczenie węglowodanów to nie znaczy, że wykluczamy wszystkie warzywa, które są właśnie źródłem ich, tylko po prostu wybieramy te, które są nisko węglowodanowe. I ja dzisiaj mam co? Paprykę. Papryka. Tak, czerwoną i żółtą, żeby było kolorowo. Mamy cebulę, czosnek, cukinię, pomidorki. Pomidorki zaraz zaparzę i... możecie zaparzyć i obrać ze skóry. Ja po prostu je zaraz obiorę. Mamy też kiełbaskę. Tak, mamy też kiełbaskę. Kiełbaski, jeżeli nie chcecie, aczkolwiek w leczo dla mnie kiełbasa być musi. Jeżeli nie chcecie, po prostu zwiększcie ilość mięsa. Ja mam filet z indyka jeszcze. Do tego pieczary. Pieczary są świetnym tutaj warzywem w diecie, ponieważ one cały tłuszcz chłoną jak gąbka, także no, są genialne. I jeszcze mamy kapustę właśnie pekińską. Ja też lubię właśnie dodać do leczo. Jeśli chodzi o przyprawy, to oczywiście podstawa, sól, pieprz. Ja jeszcze dodaję bazylię suszoną i oregano i oczywiście jeszcze potrzebna jest oliwa, tak? Oliwa! Także kochani, żeby Was tutaj nie zanudzać, jak kroimy warzywa, bo jest ich sporo, to my ten proces po prostu teraz przyspieszymy. Przyspieszamy! Ja już sobie tutaj zamarynowałam mięsko, Hania mi pomaga kroić. Jeżeli mają się pojawić zbędne komentarze, że dziecko ma nóż w ręce, moje dziecko już się posługuje nożem, także takie komentarze są zbędne. No bo ja już umiem nawet kroić ogórka. Tylko że kroisz teraz pieczarki. Dobra, teraz mięsko sobie zamarynowałam chwilkę. To trochę takie fajne. No fajne. Postoi chwilkę z kilka minut i kroję dalej warzywa. Dobra, i teraz zobacz, każdą papryczkę tak na pół, dobra? Tak. No to proszę bardzo, do roboty. Ten już. Proszę. Ja pokroję cebulę, bo ty nie lubisz, nie? Hania? Co? Cebuli nie lubisz kroić, nie? No, bo szczypie w oczy. No. Więcej jej nie lubię. Cukinia, a wiesz, cebula jest bardzo zdrowa. Fuj, a ja jej nigdy nie zjem, nie zmusisz mnie. Nie zmuszę cię? No. Patrz, to jest dopiero druga. No, a to zobacz, ile jeszcze masz, to musisz się trochę pospieszyć, wiesz? Ojoj. Zaraz musimy smażyć. Wiesz, że musimy szybkie dania robić, nie? Już robię szybko. Dobra. Tylko wiesz co, Hania, szybko, ale bardzo ostrożnie, tak? Tak, tak, tak. Wiesz, że paluszki zawsze jak najdalej, nie? Mimo, że masz nie najostrzejszy nóż, to jednak zachowaj odległość. W dzisiejszych czasach trzeba zachowywać odległość. W dzisiejszych czasach? Dobra, ja teraz szybko obiorę pomidory ze skóry. Warzywka mamy już pokrojona, mięso już jest gotowe do smażenia. Ja jeszcze pokroję kiełbachę, a ty, Hania, jeszcze pokroisz kapustę pekińską, tak? O, tak, zawsze marzyłam o tym. Zawsze marzyłaś o tym? Tak, 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 tak. Proszę, tutaj sposób jest dowolny, możesz to po prostu pokroić. Pokroić ty, a nie zjeść. Jak sobie tylko życzysz. Ja teraz rozgrzewam tłuszcz i będę smażyła kurczaka i czosnek posiekam. Jak już kurczak będzie miękki, usmażony, to wtedy dodaję kiełbachę i dosyć mocno to podsmażam, żeby kiełbasa się zarumieniła. Króliczku, ty teraz to kroi, bo zaraz będzie to potrzebne, tak? To jest dobre. No wiem. Dobre. A wiem, że to jest dobre, to jest pyszne. Nie mogę się powstrzymać. Strasznie ciężko mi jest tutaj u mnie w kuchni, że tak powiem, rozłożyć wszystko, żebym mogła Wam wszystko pokazać. No bo niestety moja kuchnia jest dosyć mała i nieustawna, jeśli chodzi o nagrywanie filmów. No ale jakoś dajemy radę, nie? Kombinujemy.
deski na kuchenkę. Jak się chce, to się da. Najważniejszy jest efekt, prawda, Ania? Tak jest. Dobra. Mam już rozgrzany tłuszcz i teraz wrzucam kurkę. Nie kurkę. Czemu ja gadam cały czas kurczaka? Skoro to jest indyk, prawda? No. Do kurczaka. No czemu mi ten kurczak w głowie cały czas? Do indyka dodałam jeszcze to. Ja mam nadzieję, że mnie słyszycie, no ale smaży się, wiadomo. Troszeczkę słodkiej papryki czerwonej. Indyk się smaży. Może teraz opowiesz nam szybko jakąś ciekawą historię, co? A, pamiętasz, jak opowiadałam ci o tej książce? O jakiej książce? No, jak mówiłam ci wczoraj o tej książce, jeszcze nie skończyłam. O twojej książce? Mhm. Przepiszesz ją? No. Hania postanowiła napisać książkę. I o czym ta książka będzie? Ktoś chce wandrować nad światem, ale jakaś dziewczyna chce go powstrzymać, a na końcu zabrała jednorożce do gresy i urodziła. Tak, Hania jest miłośniczką jednorożców, no i jej książka oczywiście urodziły, będzie urosły, związana z jednorożcami. I urosły im złote rogi. A pokażesz nam, jaki ty masz ładny długopis, w którym piszesz tę książkę? Tak, tylko weźmy na dół. No, to jest Hani książka. Jedna. Tak. A druga jest taka. Tak, ale liczy to... Duch wolności. Tak, to co jest w środku, a pisze tą książkę swoim oczywiście długopisem. Ładny? W jednorożce. Ładne jest? Dobra, kochana, bo nam się już mięsko usmażyło, teraz dodajemy kiełbachę. Jak już mięso jest mięciutkie, to wtedy dodajemy kiełbachę i podsmażamy tak, żeby kiełbasa się zarumieniła. Teraz na tym etapie posiekam czosnek i dodam do mięsa. Ja kocham jednorożce. No już wszyscy wiedzą, kochani. Nawet mam przytulankę jednorożce. No też, nie tylko nie jedną, nie? No. Mam 4. Dobra, i teraz wszystko pięknie będzie pachniało. Mam więcej jednorożce. Już, kochani, nie chcemy mówić o twoich jednorożcach, dobrze? Okej? Tak. Teraz jest tematem leczo, a nie jednorożce. Ale ja muszę liczyć swoje jednorożce. No musisz. I jeszcze moment podsmażamy. Wszystko mam już ładnie podsmażone, kiełbaska się zarumieniła i na tym etapie, kochani, dodaję teraz warzywa, czyli pieczarki, ponieważ to musi wszystko trochę się poddusić i zmięknąć. Ja dodaję wszystkie warzywa naraz, oczywiście bez pomidorów i bez kapusty, bo to będzie na sam koniec. Papryka potrzebuje zdecydowanie więcej czasu niż kapusta. Teraz można troszeczkę podlać wodą, ponieważ to nie ma się usmażyć, tylko ma się poddusić tak, żeby po prostu było, warzywa były miękkie. Dolałam troszeczkę wody, teraz dodaję przyprawy, czyli sól, pieprz, przyprawy oregano i bazylię i wtedy sobie przykryję to pokrywką, żeby mi się to wszystko podsmażyło i zmiękło. Moje warzywka już są gotowe. Ja lubię, co prawda, jak warzywa są takie bardziej chrupiące niż takie płynne i rozciapciane. Dlatego już teraz na tym etapie dodaję sobie drobno posiekane w kostkę pomidory. Obrane oczywiście ze skórki, do tego kapustę pekińską. Ta pekinka tworzy mi takiego pewnego rodzaju makaron w tym daniu. Ja ogólnie lubię kapustę pekińską, w ogóle no, zielone warzywa są jak najbardziej wskazane. Także teraz to wrzucam na patelnię. Mieszam i jeszcze smażę do momentu, aż po prostu na patelni powstanie
sos pomidorowy. Jezu, już jestem taka głodna, że ślina mi leci, to danie też uwielbiam, dlatego już się nie mogę doczekać. Dobra, wrzucam wszystko, przykrywam. Na tym etapie już nie trzeba dolewać wody. Wcześniej jeszcze troszeczkę musiałam dolać, żeby to wszystko się ładnie poddusiło, ale teraz już pomidory puszczą swój sok, dlatego wody już nie trzeba. Dobra, mieszam to teraz, przykrywam i smażę jeszcze chwilę. Kochani, danie jest już gotowe, pachnie przecudnie. Proszę, zobaczcie, dodałam sobie jeszcze awokado, które po prostu posoliłam i skropiłam oliwą z oliwek. Tak jak mówiłam, to danie jest na dwie porcje, także na jutro mam już obiad gotowy, z czego się bardzo cieszę. Głodna jestem, a ty? Też. Pewnie mi trochę podskubiesz. Kochani, dzisiaj Wam serdecznie dziękujemy. Oczywiście zapraszamy na następne filmy, bo jak najbardziej będziemy wychodzić do Was z nowymi propozycjami. Mam nadzieję, że z tej propozycji również skorzystacie, bo naprawdę jest smacznie i przede wszystkim zdrowo. No cóż, życzymy dużo słoneczka, bo już końcówka wakacji. Mam nadzieję, że ta druga połowa będzie równie piękna jak ta pierwsza, czyli ciepła, bo ostatnie dni troszeczkę już mnie zawodzą. Ale oczywiście życzę Wam dużo, dużo zdrowia i uśmiechu. Do zobaczenia, pa!